TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pamiętajmy, że to spotkanie miało dziwny przebieg, bo pierwsza połowa pod zupełną kontrolą, pewne prowadzenie. Co wydarzyło się po przerwie, że tak się to spotkanie zakończyło? Myślę, że to największy wpływ miało to, że Śląsk wprowadził czterech podstawowych zawodników. Wasiaka, Jaskiernie i Ściętka. Tych trzech na pewno zrobiło bardzo wielką różnicę. No i nasi młodzi zawodnicy niestety nie poradzili sobie z ich poziomem. Czy to spotkanie przypominało trenerowi mecz z Podlesianką? Tutaj brakło trochę tego szczęścia, które tam mieliśmy. Myślę, że w pierwszej połowie zdominowaliśmy całkowicie mecz i szkoda, że nie strzeliliśmy więcej bramek, bo było dużo sytuacji i wtedy myślę, że awansowalibyśmy do finału. W drugiej połowie, tak jak mówię, ci zawodnicy zrobili jakość. Jak strzelili pierwszą bramkę, poczuli wiatr w plecy i szli za ciosem i tych sytuacji mieli naprawdę dużo. To z gry przeciwnika wynikała ta nasza niemoc w tej drugiej połowie? Tak mi się wydaje, że tych czterech zawodników i ogólnie ci, którzy też byli na zawodnicy, grało się mi jakby łatwiej i ewidentnie byliśmy gdzieś w tej drugiej połowie słabszym zespołem. Dla naszych młodych zawodników, właściwie cała drużyna to młodzież była, to kolejna jakaś lekcja na przyszłość. Dokładnie. Szkoda, że ta lekcja nie była zakończona naszym zwycięstwem, bo tak chcieliśmy, żeby się to skończyło. Aczkolwiek musimy dać temu trzonowi, 8 zawodników dzisiaj było na trybunach, odpocząć, bo tych meczów jest tak dużo, że nie dalibyśmy rady. Jeden puchar centralny, kilka meczów tutaj w pucharze podokręgu, więc 17 meczów w lidze. Nasza kadra liczy 23 osoby. Jeśli zawsze gralibyśmy tym pierwszym składem, to w lidze na pewno mielibyśmy później dużo mniej punktów.